wracamy do studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa powtórnie. Kiedyś się mówiło, że grać o pietruszkę, grać o coś, co nie jest warte stawki, no ale w dzisiejszych czasach pietruszka, a sprawa polityczna to bardzo ważki temat. Może nie konkretnie pietruszkę, ale wielkiego pora dzierży w rękach Michał Gwardyński, który jest na bazarze, ale też pietruszkę gdzieś pewnie, ale nie zjadłeś już. Masz w swoim koszyku i badasz, ile co kosztuje, ile kosztują produkty żywnościowe nieprzetworzone przed kwietniową podwyżką stawki VAT na te produkty. Proszę, powiedz, jak to wygląda, jakie są nastroje i po coś taki wielki kawał pora w ręku? Dzień dobry Państwu. Nie ulega wątpliwości, że już od 1 kwietnia Polacy zapłacą więcej za te produkty spożywcze, które widzą Państwo między innymi w moich rękach, które za chwilę Państwu przedstawimy, jakie ich są ceny obecne, bowiem od 1 kwietnia czeka nas podwyżka VAT-u na żywność z 0 do 5%, między innymi na owoce i warzywa, czyli to tak naprawdę pierwsze i podstawowe towary, którymi człowiek się żywi, bez których człowiek nie może funkcjonować. No właśnie, taki por. Jeden por z tej siatki, który Państwo widzą teraz, kosztuje około 2-3 zł, w zależności też od nabywcy, u którego kupujemy. Natomiast co istotne, po podwyżce ta cena będzie w sposób jednoznaczny wyższa. Pytanie o ile, ponieważ ze względu na tą podwyżkę VAT-u również i rosnące ceny paliwa, konsumenci będą musieli zapłacić więcej. Ale poza porem mamy również między innymi kapustę. Kapusta obecnie kosztuje za sztukę 12 zł za kilogram. Oczywiście po podwyżce ta cena będzie w sposób znacząco ulegnie zwiększeniu. Mamy również pomidory, proszę Państwa. Pomidory, których cena dzisiaj waha się na takim bazarze między 16 a 20 zł za kilogram. Oczywiście istotna jest też kwestia gatunku, kwestia rodzaju tych pomidorów. No, są te pomidory wyższe klasy, są z dalekiego importu. One oczywiście są droższe, natomiast nie ulega wątpliwości, że również za pomidory zapłacimy więcej. Do tego dochodzą ogórki, bardzo często również wykorzystywane w sałatkach, chociażby w kompozycji wspólnej z pomidorami. Niejednokrotnie też razem z kapustą, razem z nich korzystamy. Mając pora, też możemy zrobić zupę ogórkową. Za tą zupę zapłacimy więcej, ponieważ ogórek dzisiaj kosztuje również w granicach 20 zł za kilogram. Ta cena będzie od 1 kwietnia wyższa. No ale jak mówimy o zupie, no to oczywiście rzeczą podstawową do zupy jest marchewka. Dzisiaj za marchewkę płacimy 6 zł za kilogram. Tyle samo również płacimy za cebulę. Cena jest zbliżona też około 6 zł za kilogram. I na zakończenie, również za 6 zł, zostają nam jabłka. Jabłka, czyli no, w tym wypadku mamy owoc w przeciwieństwie do warzyw, które wcześniej Państwu pokazałem. Tutaj również konsumenci muszą się liczyć ze znaczącymi podwyżkami cen tych jabłek, bo co istotne, wzrastają ceny towarów, produktów spożywczych, towarów, które będą sprzedawane między innymi na takim bazarku jak ten na ulicy Gotarda, na którym się znajdujemy, ale również rosnące ceny paliw są dużym niepokojem, ponieważ ze względu na łańcuch logistyczny, na to ile kosztuje dzisiaj obecnie benzyna czy olej napędowy za litr, możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. Donald Tusk obiecywał paliwo za 5 zł i 19 groszy. Mamy paliwo po 7 zł. Donald Tusk obiecywał, że będą podwyżki. No, mamy podwyżki. Mamy podwyżki chociażby cen artykułów spożywczych, które czekają nas już od 1 kwietnia. I o tym mówił Michał Gwardyński prosto z jednego ze stołecznych bazarów. Proszę, powiedz, czy na pewno coś podjadłeś? Czy zjadłeś, a może marchewkę albo jabłko? Co było? Co jest najlepsze na warszawskich bazarach? No, bardzo dobre są pory na przykład. Je tutaj dostaliśmy od lokalnego tutaj, który znajduje się w naszym sąsiedztwie, pana, od naszego sąsiada. Bardzo dobre, polecamy, więc one są jak najbardziej dobre, aby można je wykorzystać na zupę albo przetworzyć na przykład na sałatkę porową, ale wszystkie owoce i warzywa od polskich producentów są bardzo dobre. Wszystkie, które są tutaj lokalnymi towarami, ponieważ
warto wspierać lokalnych konsumentów i zdecydowanie, mimo że te ceny czasami są wyższe niż w dyskontach, gdzie często te produkty są importowane z zagranicy, to jednak warto wspierać lokalny przemysł, tym bardziej, że jak przekazała nam dosłownie chwilę temu jedna z pań, które tutaj regularnie kupuje, istnieje możliwość likwidacji tego bazaru przy ulicy Gotarda. Pojawiają się plany, że w tym miejscu ma powstać jakaś inicjatywa deweloperska, że ten bazar ma po prostu zostać zamknięty i na terenie tego gruntu znajdą się, no jak to w Warszawie bardzo często bywa, różnego rodzaju nowe inwestycje deweloperskie. To już wiemy, co będziemy jeść w przerwach między antenami. Jak tylko Michał wróci do naszej stacji, to pewnie zabierzemy się za gremialne, redakcyjne gotowanie zupy spora i pewnie nie tylko. Dziękuję bardzo, Michale, za tą korespondencję, za tą relację i do zobaczenia. A my teraz z bazaru na Parnas. Będziemy się wspinać do poziomu pana profesora Grzegorza Górskiego, politologa i okiem politologa. Zobaczymy, cóż to właściwie oznacza. Panie profesorze, dzień dobry. Kłaniam się uprzejmie. No, uważajcie państwo z tą ilością porów, bo może być niebezpiecznie. A dobrze, to skoro na początek porady kulinarne, a nie politologiczne, to ja, pana profesora, ulubione polskie warzywo jest jakie? No pomidor, zdecydowanie. Pomidor, to teraz o pomidory ciężko, nie są najtańsze. Jak pan profesor będzie się czuł, kiedy 1 kwietnia pomidor i tak nie najtańszy stanie się o 5% droższy? Zresztą pewnie teraz są szklarniowe albo importowane w całości, nawet nie są szklarniowe. Jak się Polacy poczują, kiedy ich ulubione warzywa, czy to pomidor, czy to marchewka, czy to ten por, o którym już mówiliśmy, z dnia na dzień staną się o 5% droższe. No, a gdyby wierzyć różnym sondażom, które dzisiaj mierzyły no właśnie te 100 dni, no to podejrzewam, że ja będę mniej więcej w tej połowie, która nie będzie specjalnie zadowolona i szczęśliwa i będzie musiała sobie jakoś z tym poradzić. No ale będzie tak też mniej więcej około połowy tych bardzo szczęśliwych, ponieważ oni są bardzo szczęśliwi, że zapłacą więcej. Ponieważ najważniejsze, że PiS nie jest przy władzy. I to im wystarczy nawet na to, żeby zapłacić więcej, ale pewnie jest grupa ludzi, którzy uznają, no, może nie najlepiej, że tak rząd prowadzi swoją politykę, bo ta polityka fiskalna ma szerszy wymiar. Ja przepraszam państwo, że to teraz jest taka może bardziej skomplikowane pytanie, ale wydaje się, że rząd centrolewicowy tak kształtuje politykę, czy to składek na ZUS, czy to właśnie stawek podatkowych na branżę beauty, obniżamy na część tej branży, nie całość, na towary żywności nieprzetworzonej podwyższamy. Tak jakby ten rząd centrolewicowy miał taki pomysł, że biedni mają finansować życie bogatych. Tak można powiedzieć, tak te 100 dni Tuska wyglądają w konkretnych propozycjach, a czasami już zrealizowanych krokach, jeśli chodzi o system podatkowo-fiskalny? Znaczy, no pan redaktor jest tu na pewno optymistą, ponieważ zakłada pan, że oni jednak mają jakiś pomysł i coś realizują. No w moim przekonaniu oni żadnego pomysłu nie mają, nic nie realizują, ale skutki są takie, jak pan opisuje, dlatego że oni tym swoim nieróbstwem, tą swoją inercją i tym brakiem jakiegokolwiek, bym powiedział, spojrzenia na zrobienie czegokolwiek w Polsce, po prostu otwierają przestrzeń, pole, no do właśnie takich brutalnych konsekwencji. No bo właśnie w takim bezchołowiu, no to przede wszystkim będą korzystać ci, którzy są silniejsi, sprytniejsi i ci, którzy selektywnie, będąc jakąś branżą, na której córce na przykład pana premiera zależy, no to sobie tam załatwią ten VAT tańszy, czy nie wiem, podobne rozstrzygnięcia, bo gdzieś tam ktoś przemknie bokami do KPRM-u, czy na ulicę Świętokrzyską i właśnie korzystając z dobrych relacji osobistych sobie coś załatwi. No bo to jest taka filozofia, znaczy kto tam gdzieś cwaniej zagra, kto ma mocniejsze łokcie, kto się bardziej bezczelnie rozepchnie, będzie z tego korzystał. No i oczywiście zdecydowana większość ludzi, nawet tych, o których no tak sarkastycznie mówiłem, że dzisiaj są zadowoleni, bo mimo że płacą więcej, to
nie ma PiS-u, to za chwilę no, też ten moment refleksji przyjdzie i zaczną się zastanawiać, czy jednak to wszystko było warte, ażeby no, zdemolować sobie no, życie, które udało się przez te 8 lat stworzyć na poziomie takim, jakiego myślę, że z żyjących pokoleń Polaków nikt nie pamięta, a to będziemy oglądali dzisiaj. Może na co dzień. Zobaczymy, jaki będzie sytuacja, panie profesorze. Po prostu rujnowanie. A ja chciałem zapytać o te konkrety, to politologicznie. Już sam fakt, jak Donald Tusk, kiedy Donald Tusk na konferencji prasowej, takiej konwencji właściwie bardziej partyjnej ogłaszał test konkretów, wiele osób mówiło, to jest dziwny pomysł, bo to się na premierze zemści, bo tego się zrealizować po prostu nie da. Teraz różne są wyliczenia, całościowo 6 spełnionych, czy tam 7, ale to są takie postulaty jak na przykład usunięcie rzecznika praw dziecka, no, wygasała kadencja, jest nowy rzecznik. No, nie wiem, czy każdy z nas odczuł jakoś bardzo wyraźnie, że jest inny rzecznik praw dziecka. No, były też kilka podobnych postulatów, które chyba nie przekładają się na takie makroefekty politologiczne, czy polityczne i społeczne i gospodarcze, a te kluczowe są niezrealizowane. Jak to zrozumieć? Jaki to był ruch, te 100 konkretów i jak to teraz będzie się przekładać na rozliczanie aktualnego rządu koalicji centrolewicowej? No, założenie było proste. No, prawdomówność i zobowiązania, jak Tusk zobowiązania wyborcze realizuje, no to przecież Polacy wiedzieli. Miało nie być wyższych emerytur, były, jakby wszyscy się tam zastrzegali, że nie będzie, były. Miało nie być wyższych podatków, były. Miał siedzieć w Polsce, nie jechać do Brukseli, pojechał. No to był ten punkt odniesienia i trzeba było próbować pokazać, że coś się zmieniło, że dzisiaj jestem inny. W związku z czym wymyślono taki zabieg rzeczywiście typowo socjotechniczny, ponieważ napchano tam jakiś konkretów, których nikt nie był w stanie ogarnąć, chociaż selektywnie to docierało do jakiejś wąskiej grupy odbiorców, a tutaj 0,5%, a tu tam jakieś 0,75%. No i to taki był model po prostu, obiecać takim ułamkom społeczeństwa coś, a to się zbierze w sumie na to, żeby tam z tych zaklętych 26 czy 7% wejść i dołożyć do tego koszyka swojego 3-4%. No i to się udało poprzez właśnie to oszustwo. Przecież już niemal właściwie na drugi dzień po wyborach oni wszyscy zaczęli kręcić, opowiadać, że to jednak była taka tylko obietnica wyborcza, a przecież no tak jak dzisiaj no, skądinąd mówiąc o klęsce wizerunkowej Donalda Tuska, jego wieloletni admirator, profesor Dudek mówił, że błędem nie było to, że on po prostu ordynarnie skłamał, no tylko że no po prostu złożył taką obietnicę, że to w ogóle można zrobić, a trzeba było coś bardziej na okrągło powiedzieć. Teoretycznie tak, ale w praktyce no musiał pokazać właśnie jakieś tam konkrety. To tworzyło wrażenie, no, że jednak facet tam się zmienił, że poważnie podchodzi do Polaków i pokazuje im te konkrety, które chce zrobić. No i w tym sensie zabieg się udał. A przecież tu chodzi tylko o to, żeby przy okazji kolejnych wyborów, przy pomocy jakiegoś bardzo, bym powiedział klasycznie, socjotechnicznego ruchu, który wywoła gdzieś tam jakieś poruszenie i obudzi gdzieś tam w jakichś grupkach społecznych nadzieję pozyskać jakieś dodatkowe procenty. Panie profesorze, to już trochę na koniec. Co z tym powinna zrobić opozycja? Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. To jest materiał, który może przekonywać wyborców, że tu bardzo proszę, mówimy młodzi, Donald Tusk obiecał, wprowadzimy 600 zł dopłatu do wynajmu dla młodych. Tak? I nie udało się pewnie tylko w studiach, ale jeżeli to się dalej będzie nie udawało, to chodzić z tym całym plikiem konkretów, których ja tutaj mam złożonych jakiś ten i rozliczać. To politycznie ma wagę, czy politycznie jest warte tyle, ile ten papier, na którym te konkrety dzisiaj mam wydrukowane? No oczywiście no, trzeba to po pierwsze punktować, po drugie cały czas przypominać, co się zrobiło samemu, no, choćby w tej przestrzeni, o której pan przed chwilą mówił, gdzie młodzi ludzie zostali koszmarnie oszukani,
a rząd Morawieckiego no, wprowadził rozwiązanie, dzięki któremu ludzie do 26 roku życia no, mają nadzwyczajnie uprzywilejowaną sytuację podatkową. I jak znam życie, to za chwilę się dowiemy, no, że to jednak nie służy im i trzeba wyrównać tutaj pozycję wszystkich, więc za chwilę stanie to jako temat, który będą po prostu chcieli likwidować, no bo to są tacy ludzie, no to wszystko trzeba widzieć odwrotnie, tak jak powiedziałem. Nie miały być podatki podnoszone, bo mówili to znaczy, że podniosą. Nie miał wyjechać, to znaczy, że wyjedzie, tak? Nie miało być podniesionego wieku emerytalnego, to znaczy, że podniosą. No to jest tego typu mentalność i tak należy wszystkie te obietnice i to, co oni mówią, że zrobią, odczytywać. Trzeba się liczyć z tym, że będzie dokładnie odwrotnie. O tym mówił profesor Grzegorz Górski, politolog. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za wizytę na antenie telewizji Republika i do zobaczenia. Dziękuję. A my teraz pędzimy do szybkiego skrótu informacji Republika. Teraz.